Ty produkujesz zanęty i jesteś jednym, albo jedynym mi znanym producentem, który tworzy zanęty i nie ma marketingu w zakresie sportowym. Czy to było tak, że był pomysł na zanęty Grabowski? Czy to było tak, że zanęty Grabowski stworzyli ludzie dookoła mówiąc robisz tak fajny towar, bo się nim dzielisz i to jeszcze mógłbyś go sprzedawać? I to był, to był jego pomysł. Sztuką jest to wszystko... Powiązać, by to ze sobą było w korelacji. Mam pomysł na siebie i to na długie lata. Skąd w ogóle? Bo, bo to jest zupełnie inne łapanie niż prezentują wszyscy. To umówmy się. Natomiast efekty, <laughs> które pokazujesz na filmach, są no, zaskakująco. Pozytywne, bo to nie jest woda prywatna, odcinek rzeki, który ty sobie sam zarybiłeś i założyłeś siatkami, że tam ryby nie wchodzą. Czy y, używając drona, latając nad łowiskiem, y, bo jest dużo ująć tuż spod spławika i tak dalej, zauważyłeś, że na przykład ryba się płoszy i na przykład jest tak, że musisz podlecieć dopiero jak ją zatniesz albo długo czekasz na ten, bo wiesz, wszystko na filmach da się skręcić.